Co oni tu jeszcze robią? Czyściutko tutaj, jakby miała rodzina przyjechać na Wigilię i zjeść pyszne uszka z barszczykiem mniam. Nie wiem, debilu, czy wiesz, ale zajebałeś mojego południowego braciszka. Oj, tego ci nie wybaczę, synu. A o tego ci chodziło, haha, ale odważny, oj, bój się, bój. Zapomniałbym o nich. Człowieku, masz przesrane, ja wysadzam atomówkę na ciebie. Ale się boję, no dawaj, wysadzaj tą atomówkę, księciuniu. Co jest, kto strzelał? Cholera jasna, a tak blisko było i by poleciało na tego dziada. Chyba jestem w śnie XD, jednak mam szansę was rozwalić, haha. Ludzie, uciekajcie, on już jest w Azji. Bracie, on już z nami graniczy, to już koniec. Iran, nie atakuj mnie, a zaoszczędzę cię. Jak mnie niby zaoszczędzisz? Nie wierzę ci. Spokojnie, uwierz mi, teraz nieważne, nie umrzesz tutaj ze mną, atakuj inne słabe kraje, a dojdziemy do Europy, a świat będzie i wyłącznie dla nas, piszesz się na to. No pewnie, że się pisze na to, już idę do roboty, szefie. Hejka, maluszki. Szefie pomocy, Turcja mnie atakuje. No dobra, pomogę ci, ale atakuj inne kraje, a zajmę się tą Turcją. Siema Tajwan, no co tam? A dobrze, poczekaj, ktoś mnie chyba atakuje. Co ty robisz, świnio, zostaw mnie, zaraz cię nie będzie. Jak ty zniszczyłaś Mongolię, to ja przejmę cały Duazji. Ty nawet nie wiesz, z kim zaczynasz, mam 4 rangę na całym świecie, czyli jestem potężna. Co mnie to w ogóle obchodzi? Przyszedłem tutaj cię zniszczyć i kropka, tyle. Skąd ta siła? No nareszcie. No kolejny debil. A ty kim jesteś i czemu go ze mną rozwaliłaś? Jestem Iran. Szef mi kazał porozwalać słabe kraje, więc rozwalam. A ty to kto? Mi też każe rozwalać kraje, czyli jakby jesteś, że tak powiem, kolegą? Tak. Pokaż, co potrafisz. No ja dużo potrafię, na przykład tego tutaj rozwalę jednym hitem. Ja też tak potrafię. Musisz się nauczyć większe kraje atakować. Mówiłem, że zniszczę Afrykę, to tak właśnie będzie. Oj, synek. A dobra jeba. Co jest, kurwa? Nie wierzę, czat, czy to naprawdę ty. Nie wiem, o czym mówisz. No to ja, Bejknas. Pamiętasz mnie, jak nas zabijali, oddzieliśmy się, byłaś wtedy giga czadem, a oni nas niestety oddzielili i nigdy tego nie zapomnę, kurwa. Nie wierzę, to ty, Boże, pamiętam to, nic ci nie jest, wszystko w porządku. Wszystko w porządku, ja nie wiem, co opowiedzieć, no daję ci dużo na pewno terenów, zasługujesz na to, aż 2 miliardy się nie widzieliśmy. Aha, ty tego planu nie znasz tak w ogóle. Mam tu swoich kolegów oraz będziemy niszczyli Europę, ten obok, co z tobą. Graniczy, to on pójdzie do Ameryki Południowej i Północnej, żebyśmy nie mieli więcej na głowie. Jesteśmy już bardzo blisko Europy, nie chcę, żeby to się powtórzyło, to co kiedyś. Piszesz się na to. No jasne, że się piszę na to, pomogę wam z chęcią. Proszę, twoje tereny. Ej, szefie, a więc mam atakować te 3 ostatnie kraje. Tak, zaczynaj już powoli. No dzień dobry, murzyny. Patrzysz na to, jak cię klapnę pasem po dupie. Oho, ciekawie się zaczyna. Ten mały nie jest mi tu potrzebny. Ten również. Szefie, już nie ma żadnych murzynów w Afryce. Coś, kurwa, czuję, że Europa nie da sobie rady z nami, haha.